kandydaci czy też potencjalni pracownicy mają coraz większą świadomość tego, jak zachowywać się na rynku pracy i jak przygotowywać dokumenty aplikacyjne. Jednak wciąż takie wpadki się zdarzają. Mało profesjonalne zdjęcia w formie selfie czy w formie odbicia lustrzanego, gdzie z tyłu widać całe wyposażenie łazienki na przykład. Częstym błędem, jeżeli chodzi o pisanie CV, jest wymienianie dużej ilości informacji, na przykład wylistowanie dużej ilości języków. Kandydat tak naprawdę zna tylko jeden język na poziomie biegłym, czy tylko w jednym języku jest w stanie się rzeczywiście komunikować. To niepotrzebnie wprowadza rekrutera w błąd, ale też pokazuje nas, może pokazać nas jako osobę, która jest niekonsekwentna na przykład. Zdarzają się często błędy, które wynikają z tego, że kandydaci nie dostosowują swojego CV do konkretnej oferty. Kandydaci wpisują konkretną nazwę firmy, dla której tę zgodę wyrażają, natomiast CV wysyłają do zupełnie innego pracodawcy. Dobre CV to CV krótkie i zwięzłe, odpowiadające tak naprawdę na potrzeby konkretnej rekrutacji, na potrzeby konkretnego stanowiska.